Top 5 zbrodni wojennych Tabalugi. Numer 5. Atak na Sopelkowo. W wyniku działań Zielonej Gadziny, śmierć poniosło kilkaset cywilów, a kolejne 1000 zostało ciężko rannych. Wskutek tej agresji, bez dachu nad głową i miejsca pracy zostało kolejne parę tysięcy mieszkańców. Numer 4. Zabójstwo przywódcy niezależnego państwa pustynnego. W odcinku 51 drugiego sezonu, Tabaluga w brutalny sposób topi Hamsina. Po tych wydarzeniach nigdy już się nie pojawił, a zwłok nie znaleziono dotychczas. Chociaż drugiej strony dobrze zrobił, bo tego Hamsina obchodziły tylko te jego kartofle. Odszedł. Na zawsze. Powiedz, czy spełniłem twoje sny o przyszłości, ojcze? Spisałeś się świetnie, mój dzielny synu. Numer 3. Palenie dla zabawy dzieci innych smoków. Numer 2. Zbrodnie wojenne w Bulinowie Podlaskim oraz byłej Jugosławii. Czy muszę coś tu jeszcze dodawać? I tak dotarliśmy do numer 1, czyli próba zabicia mnie. Czy co mamy robić? A ktoś mi wydał rozkaz? Ty się dzieje? O, i mój medalion! Kaka, kto cię? Mój medalion! Łapcie go! Jak możecie obrażać nowego króla? No nie, ja mam... Rzuć mi kulę! O! Son, dying is gay. Yes, father.